No nie, ten jeden miał od nowości, przy pięciu się zesrał, nie się okręci dalej. 5,5 chyba Ale zrobił nie, i... czy będę miał od nowości. Nie. Chyba nie. I nie, znaczy był szybek od nowości, ale pierwszy na jego ojca. A później O, na to jego. drugi właśnie jesteście. No. 8-7 rok. Paliwo, benzyna. Jak ktoś chętnie pisać w komentarzach? Michał mówił, że cena do negocjacji. Ty, ale ty się śmiejesz, nie? Jakżem zahaczyli pierwszy raz do tego puk, czy ten, wiesz, Mikul, tą moją trójkę, nie? To chłopie po ramę wpuścił, ciągnął. I mówię, co jest? Ale wy to Freestyle! Co? wy dobre pieniądze kupiliście za niego. Nie przepłaciliście. Cena złomówka to była. No to ale trudno kupić w takiej cenie. Za 6 tysięcy, o, żeś mówił. No, ale w sumie to 4. A Nie, ty. Wojtek! Ciągnik za 4 kupiłeś, nie? Za ile? Nie, no, ciągnik za 4 był. Ja, jak ja policzyłem liczniki, to myślę, on nakręcił godzin? Wojtek. Ponad 15 tysięcy godzin nakręcił. I że to jeszcze chodzi? No, ale co on tam robił? On tylko z tym turem przecież jeździł tam. Każdy daje Ursus. No, na początku jo. Oskar, już czemu Ale nic nie czemu mówisz? wygląda ten go buja, jak zrobił na podwórku? Tak go bujało tam z tego ziemi tam. No nie wiem, powiedz jakąś historię życia. Co? Oskar, powiedz jakąś historię życia. Jak to Jak ładnie się na dryfie, urodziłeś? po kółach się kółkami kręcił. Kto jest twoim tatą? Jak ma na imię? Ile ma lat? Nie wiem. To ty nie wiesz, ile Co twój ty ojciec ma lat? 95. Tak, I jeszcze w 63? A nie, serio. Ale co? Tak. 92 lata, 3 dni i 5 godzin. Skąd wiesz, że 3 dni? No nie wiem, to tak sobie Skąd strzeliłem. wiesz, że 5 godzin? No tak sobie strzeliłem. Ale flet, jak to z ciebie. Dlaczego ze mnie? No bo nie wiesz, ile ja mam lat. No 16. Nie. Prawie. 25 marca weźmiemy. Skąd ty wiesz takie informacje? No przecież się chwaliłeś. Kiedy? No, z tydzień temu. Aha. To ja mam zaniki pamięci. Ty demencję chuju masz już. Co? Jaki? Ty głupi jesteś, kierowca? Ja, ty kierowca jeszcze kupisz, to gdzie ty tym jedziesz? Dlatego, że kierowca kupi. Wiem, że jak będę miał Blika, to sobie kupię Counter-Strike Premium. I będę miał rangę frajerzy. Ty, no, chłopca kierowca kupicie? Jak kupi I kierowcę, to na pokazy będę chyba miał do globala, żyrki. frajerzy głupie. Konserwatorium nowe targać. Jakby chmurę dał kierowiec. Jasper, kiedy wbierz globala? Ja nie gram w CS-a. Dlaczego? Ja gram hobbystycznie, a nie Co? pod rangę. Tego zyskanie Aha. silnikiem? Ja! Ja jakbym miał mocny komp, to bym grał profesjonalnie.
Mateusz, wyśleć mów mi na, mów na mnie Sasza albo Izak. To ja tylko raz pokazywać tą właśnie cel 4 kiedyś. Mask off, komu? Fuck you, mask off. Bratu. Nie. Ej, co się słuchało w 2013 roku? A ja wiem, co w 2013 się słuchało. No nie na bagno, to nie. T-Mobile? A co wy to robicie? Bagno! Fuck you, mask off. Radio SK. Michał zgubił Messengerka. Bo będę siał ziemniaki teraz. Siał ziemniaki! Ja to specjalnie powiedziałem, żebyś zwrócił uwagę. Tak, tak. Roboty by robił, powiem. Będę siał ziemniaki. No ale wiesz, że żeby były sadzonki? To nie się dlaczego, dzieje? Ale ja w tym FS-ie 13 jarałem się tymi rędlinami. Rędlinami? Dobrze. Jak on ma 400 kolorów. To by, ta nuta by pasowała, ta nuta by akurat pasowała 400 koni, to może mieć czajnik. Dobra. Rolly in my double hand. 10 i wyciągał na więcej. Pamiętacie tę piosenkę? Rolly, na tych 2 hektarach to on by hektar potrzebował, żeby nawrócić. Rolly in my double hands. Widzicie, jaki mam talent? Nie, Michał. Dobra, zamknijmy tam już, bo mi się słyszy. Miki, weź go tam, utemperuj. Miki, weź go tam, utemperuj trochę. Wolumę musisz. Rolly. Ej, Bartek. Rolly. Kierowca. Co? A nie chcę kierowca kupić. No gada, bo każdy gada przez każdego. Ej, Miki, ten Bartek, zobacz, jakie tam w tej grupie rolnicy po handle idą. Chłop się chce wymienić na sztywno, moj za przedni napęd od 60. Nie, diabła. Tu idzie gdzie chce. Co to za handlarze tam są? U mnie ciągnik do napędu był głównowarty. A to głównowarty. A jakie głównowarty? Ja nie umiem. Przód idzie gdzie chce. Ej, Miki. Ale chcę kierowcę kupić. Zapnięty. Ja żartowałem, ty baranie. Gdzie by ty na moim podwórku to by chyba na 20 razy tym zawracał. A na polu to hektar, żeby nawrócić. I weź ty, gdzie tym wjechać w ogóle? Ja pie... Koło większe powinno jaką... 40? Andrutas by się załatwił za pol. Nie, kurwa, wcale. Byś musiał garaż 20 metrów do góry postawić wysoki. Andrzej w szoku by był, jakby go zobaczył. Zesiwiałby. Chłopie, ta przyczep... Chłop tu jeździ z napędem. Ze zgrabiarką, jakiś rąbnięty. No bo chłop ten chłop napisał, że z rozrzutnikiem on nie może pod górę podjechać, to... Nie, zobacz, jak on ma opony wyszedł z tyłu. A to? Łysa jak chuj Michała. Ten zaśnieżony? Ten zaśnieżony? No. No z tyłu on ma słabiej. Nie, masz takie łysy, Boże, bez przesady. No ale... Lepszy wieźć niż ciebie. Ale łysy ma. No ma, ale bez przesady, żeby jeździł, Boże. Nawet ze zgrabiarką z napędem on jeździ, to jest dobry chłop. Troszkę pojeździ, ale co bez przesady, no mały syn ma. Ty, ja wiem, któryś taki mądry powiedział, że wszystkie 12-4 miały światło na boku. A to widziałem! Ty, no, on kisz rąbnięty, no chyba ten Artur jest taki mądry, on mnie denerwuje. On wielki mądry chłopie, a to nie jest prawda, jak jakiegoś Mikula nie miał na boku świateł w masce, tak.
No nie wiem, w sensie, że koło maski. No bo nie mają wszystkie. Z tą no wytłoczką ja miały, tam większy, bo to tam chłopak coś od rocznika, bo no i on dobrze mówił, bo że od zamknij się. Że od rocznika chodzi, a nie ten, że czwarty raz wysyła. Kto? Ona, nie wiem, jak to piosenka. Ale w ogóle tam się zrzeże, on ten... Nie, te światła to na pewno od rocznika są, a nie jak on to pieprzył, że wszystkie miały tak i się głupi jest. I pamiętacie tą muzę? Jaką muzę? A, ja buta nie mam wyłączonego, to S. No włączę, no słuchaj. Musisz się znać. Fuck you! Jakoś tak to leciało. Weź Bartek, co? Nie wiem, ja tam nie czytam tego nawet, bo aż łeb pęka. Ej, coś miałem zrobić, ja nie wiem co. Kurde, kiedyś to były czasy, to były zupełnie inne czasy. Wszystko było inne. Kiedyś walenie konia dawało ci radość. To jest normalna rzecz, a w tamtych czasach to był... To nie było normalne. Co? Ty masz łeb, ty bardzo mało osób, ale słuchaj. Mało osób w 2012 miało komputer. A teraz to każdy, dosłownie każdy ma. Nawet jakiegoś ziemniaka. Ziemniak. Nie, ty człowieku, ty już nie co ty gadasz. Tak, ale... 12 ton wyściągnął, ta ciekawe gdzie. No, chyba ziemi. Chyba tego, powietrza. Ziemi na przyczepie pranie. A ziemia ciężka. Łyse opony, chopie, do dziś. Już no, do dziś właśnie. Masz opony. Perkins tylko ma opony dobre. Jakie masz opony? W Perkinsie? 900. W 40 jakie masz opony? A ile oryginalne? Wszędzie? No w sumie wszędzie, no wszędzie. To oryginalne opony masz do tego? Znaczy nie, tylko tylne są oryginalne, przednie to są też 100 milki, tylko że zamienniki już trzeba. Tylnie są oryginalne, człowieku, od nowości ciągnika, jak założyli w fabryce. Nie, to były wymieniane, ale to było od innych starych trupów założonych. Nie, że oryginalne. Długo lat, bo ze 100 milków już nie ma. Ten chłopcy. Zobacz co za zdjęcie wysłał, on pod taką górkę nie może wjechać, to nie wiem co on robi. Bo ja będę kosił się ziemniak. Ja pierdzielę. Jest jebnięty. Pod taką górkę to ja chłopiec z rozpędu tam skoczył. Skoczył. Ja mu napisałem jak to się robi. Dwójka, trójka, pełna pizna i poni wszędzie. No. I on widział jak to się jeździ, jak mu pokazałem. Alright. I mogę wrócić, nie mogę na to. Mikul, widziałeś jak bym na słomie nie mógł rozsić, nie? Jo. Tak bym zajebał dwójkę, trójkę, te takie dziury bym zostawił, żebym poszedł. A to Bożym było najlepiej, chłopie, jak ty, sąsiad ten co kosi, patrzy się, kurwa, mówi, spórkę zapiął, nie? Spórki dla beki, nie? Nie mogę, nie? Słuchaj, Mikul. Ej. Włączył pełen gaz, jak bym ze sprzęgła strzeli, chłopie, żebym dziury wyjebał pół metra, żebym kopał, nie? Ale żebym wyszedł. Masz dupa. Przysiadła, nie wiem, ojciec się drze, kurwa, sprzęgło pali, a ja mówię, chuj z tym sprzęgłem, ale wyjadę. Co za chłop, ty? Kto? Który? Michał. A, Michał. No. Ale wyjechałem. Chuj z tym sprzęgłem. Pamiętam. No ty, Michał, wszystko pamiętasz. Ale jak ty? Wtedy jak na tej słomce ruszyć przy drodze, taki ten wyjazd, taka górka była na słomie. Wiesz jak to się ślizgało? To się ślizże. To tak się ślizgało jakbyś mi opony gnojem osmarował. To puszcza takie fajne piosenki. O, no, nie? To były piosenki. To te piosenki logiczne. To puścił. To jest defensa. No to fajne. To są zewe... A on chłopie takie piosenki, to jest... Bitwa na traktory, znam to. Mówić, to trzeba gasa opór, dwójka, strzał ze sprzęgła i idzie. Sprzęgło zjarane po samym. No ja to oglądałem często. Od jedynki na idzie. Sprzęgło, człowieku, śmierdzi, bo spalone w kabinie, chłopie. Drzwi otwarte, bo wali. A ten pewnie jeździ tego, chłopie. Drzwi, ten co gnój woził, pewnie obornie, o ten. Sprzęgło gnojem upieprzone, się ślizga. Noga.
Gumiaki chłopie tego. 2 cm chłopie gnoju na podeszwie. Durekszyn! Kurde, no przecież to były takie zajebiste piosenki kiedyś. Durekszyn! Ja. A ten chłop to w ogóle nie, zamiast sobie wyjść, oponki obczyścić i wyjechać, to nie. To nie. Jak to mówiłem, by sobie, tak jak ty mówisz, Bartek, by sobie wyskoczył, obczyścił opony, wtedy dwójka, pełen gaz, opór, aż był ogień, się mika, strzał ze sprzęgła i idzie. Twoje kwiaty, również ty, twoje dramaty. Ej, to ja nie wiem, co on by zrobił, jak on by się zakopał w błocie do połowy felk. Praktycznie, że na zwolnicach wisi ciągnik. Nie wiesz co. Szpanem by go. My żeśmy się raz zakopali, Mikul, widziałeś ten dołek, tam gdzie ziemniaki były posadzone, nie? Teraz. Na tym filmiku było. Ja. No to tam w tym dołku 40 siedziała, prawie do połowy felk. Także szpadlem podkopali i drabinki żeśmy wsadzili, nie? Wiesz, jak poszedł człowieku. Rybarty GPS-a nie ma. 2 centymetry gnoju pod podeszwą, noga się ślizga na spięgle. Się ślizże. No. Proszę cię najgorętej. Dobra, przyjdę za jakieś wesele. I zobacz, co za 20 minut przyjdę. Czyli kolejny uwrocie. Spazmy. Co to są spazmy? Bo. Na chuj. Weź nie wylewaj łez. Proszę cię najgoręcej. Spierdala, jak najprędzej. A dobra, zapomniałem, nie nawet jak śpiewać na odcinku. Jakim odcinku? No nie wiem właśnie. Ja też wiem. No właśnie. Więc nie wylewaj łez. Łez! Dobra, nie będę śmiał. Kolejny odcinek rzędu. Prędzej. No skurna, no ja nie wiem co się dzieje, no. Zrób mi lewdę. Nie wiem. Proszę cię najgoręcej. Spiprza jak najprędzej. Spiprzaj, jak on to w ogóle mówi. Nie będzie nikt kwiatu żałował. Nie wylewaj łez! Bo cię kopnie pies! Nie wylewaj łez. Proszę cię najgoręcej. Nie. Miała spiprzać. Krab, co u ciebie? No właśnie, to jest ulubiona piosenka Kraba, z tego co ja słyszałem. Co na? Krato 2008. No on to lubił. Cały czas to puszczał wtedy. To wtedy był hit. Jak była dziewiątka. Nie wylewaj męż. No Kacper, no. No Krab, zostaw to. Choć Krab się nie popuści tego. A ja nie tu pojechałem, ale debil. Czemu ja tu skręciłem? Halo! Halo? Czy to nie ten kierunek? Cześć ty, więc nie wylewam. Lewaj łez! Ej, to pobawię, bo przecież mi to wlazło. Tak, no to wchodzi właśnie w mózg. Kochana. Dobra, ale ty skończysz. Będzie tytuł Oskar Śpiewak Narodowy. No nie, no weź tego nie nagrywaj.
Ja nie wyrażam zgody. Ja nie wyrażam zgody. Bo będzie w nocy. Naruszanie praw tego. Rodzicielskich, dobrze. A co ty niby nagrywasz? To jak się błaśnisz. Chociaż i tak tego nikt już nie ogląda. To ja tam nie muszę się martwić. Co? Nie, nic. Spisze jak najwięcej. Więc nie wylewaj łez. Proszę. No ej, bo widzę. A, bo to trawa jest. Czemu piosenka nie leci? Zielewaj łez, proszę cię na jego ręce, przytul mnie jak tam kończy. Kurde. Serio, w październiku się skończył okres siewu. No nie, co za gruby. Zrobiłem w FF-ie 13 wszystkie te. Ja co zrobiłem? Wszystkie te misje. A ty, Kaspar? Nie za mną. Udajesz. Co? Co? Co ty coś zaśpiewał w ogóle? Co? Co ty w ogóle zaśpiewałeś? Ale co? Nie, bo gdzieś jakieś trzy słowa i nagle się ucichło. No co by tu puścić? Więc nie, byle mi wyszło co... Kanał na YouTubie zbanowali. Dobra. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka M-Klika. No, na razie trzymajcie się. Cześć! I tak tego nikt nie ogląda. No. I tak byś oglądał, bo wiem, że ty to robisz. Nie. Ja M-Klika nie lubię oglądać. Ja wolę Oyberion. Co? Jeszcze raz. Proszę cię na jego ręce. Jaki Oyberion? Co to jest?